Witam serdecznie, z tej strony Emilka Jałbrzykowska, a ze mną Michalina Sutkowska, influencerka z Zembrowa. Do niedawna uczęszczała do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zembrowie, a teraz studiuje, pracuje, a przede wszystkim rozwija się. Witam Cię serdecznie. Witam. Michalina, zacznę od Instagrama, bo tam Ciebie poznałam. Powiedz, skąd wziął się pomysł na Twój instagramowy nick Wish by Mish? To jest w sumie skomplikowana historia, bo miałam kiedyś takiego kolegę, z którym grałam w gry komputerowe. I kiedyś miałam na Instagramie nick Jinkwan, który też był z gry. I on stwierdził, no w sumie powinnaś mieć coś związanego ze swoją jakby nazwą, czyli imieniem. I oni nazywali mnie Mish, bo to była gra, gdzie serwer był z Wielkiej Brytanii, więc nie mówili do mnie po polsku, bo dla nich było za trudne. No i tak sobie zrobili Mish, no i on tak wymyślił, że co się rymuje do Mish? No może Wish by Mish. I takie, to jest w sumie w wielkim skrócie, jak powstał mój nick. Bo ja się zastanawiałam, bo w końcu z angielskiego wish to znaczy życzyć albo tam czegoś żałować i zastanawiałam się właśnie, czego możesz sobie życzyć w życiu. Co jest Twoim największym marzeniem? Dużo mam marzeń, ale co jest moim największym marzeniem? No nie wiem, tak pod względem Instagrama to pewnie chciałabym jakoś rozwinąć się jeszcze bardziej, tak żeby móc po prostu żyć z tego, nie musieć kombinować nad inną pracą. I to by chyba było takie moje marzenie, żeby robić to, co lubię. Nie powiem, że nie robię teraz tego, to co lubię, bo maluję, tak, zawodowo. Ale chciałabym chyba po prostu być influencerką. No właśnie, makijaż. A jak zaczęła się Twoja przygoda z makijażem? Malowałam koleżanki na półmetek albo na studniówkę. Tak zaczęłam. I one do mnie pisały, bo ja robiłam cosplaye i jakby bawiłam się tą charakteryzacją. A one do mnie zaczęły pisać, o hej, może byś pomalowała mnie na półmetek czy tam na studniówkę. No i tak stwierdziłam, kurczę, może zacznę to na większą skalę, może zacznę po prostu tak pracować. Stąd się to wzięło. I długo to już trwa, twój pierwszy makijaż, właśnie taki półmetkowy? Byłam w pierwszym liceum wtedy. 6 lat. A kim chciałaś być, będąc małą dziewczynką? Pamiętasz to? Chciałam jeździć konno. Później chciałam uczyć jazdy na snowboardzie. Później poszłam na filologię japońską i twierdziłam, że będę tłumaczem przysięgłym. No ale to tak się zmieniło diametralnie, że nawet nie wiem, czy warto o tym mówić. A jak na to, że chcesz zostać makijażystką, zareagowali twoi rodzice? Bardzo pozytywnie, bo moja mama malowała już wcześniej, więc ja jakby na start miałam już dostęp do wszystkich kosmetyków i do miejsca pracy. Dla mojego taty to nieważne, co bym robiła, i tak jest okej. Także myślę, że pozytywnie. No to fajnie. A skąd czerpiesz inspiracje? Makijażowe? Tak. No najbardziej chyba z internetu. On jest taki teraz wpływowy. A właśnie, internet. Nie przytłacza Cię internet i ludzie Ci tam? Przytłacza mnie czasami. Hejt. Czasami mam... Znaczy może nie spotykam się z jakimś tam hejtem mocnym, ale wiadomo, że on zawsze gdzieś tam jest, tak? Szczególnie w social media tam jest po prostu, tak. Nie da się tego uniknąć. Tak, wiadomo, że zdjęcia wrzucane na Instagramie są jakoś tam pozowane w dużej mierze. Znamy swoje dobre profile, znamy jakieś tam pozy, w których wyglądamy korzystnie. I później, kiedy pokazujemy na przykład nagranie jakieś live, to ludzie tak patrzą i kurczę, wyglądasz trochę inaczej niż na zdjęciach, nie? No ale to trzeba się z tym po prostu jakoś tam pogodzić, że zawsze tak będzie. Każdy wygląda inaczej. A najczęściej zadawane pytanie Ci to? Jest takich kilka. To podaję. Ile masz lat? Czy masz chłopaka? Skąd jesteś? Skąd masz te spodnie? Co to za pomadka i tak dalej, co masz za fluid na sobie dzisiaj. To chyba takie są najczęściej zadawane. Okej, okay. A o co najczęściej proszą dziewczyny, wiesz, wykonując makijaż? Bo często pewnie jakieś pada prośba, aby nie za mocne brwi, aby nie za ciemny makijaż, aby był stonowany, delikatny. Chcę mieć dużo rzęs. Czy będę miała takie ładne rzęsy? To jest chyba takie najczęstsze.
Często też pada nie za dużo tapety, tak zwanej w cudzysłowie, albo właśnie nie za mocne brwi. A ty jaki makijaż preferujesz? Bardzo podobny do tego, który mam teraz, tylko może bez czerwonych ust. Ja jednak wolę takie neutralne. Chyba, że mam jakiś tam humor na czarne usta czy coś, to dla mnie nie ma problemu. A na co powinniśmy zwracać największą uwagę, kupując kosmetyki? Ja bym powiedziała, że na skład. Ale wiem, że dużo osób nie przywiązuje do tego uwagi. No ale jednak na skład. A korzystasz z aplikacji Cosmetic Scan? Tak. Na czym ona polega? Skanujemy kod kreskowy albo wpisujemy nazwę i ten produkt zazwyczaj się wyświetla. Oni nie mają wszystkiego w bazie, ale jednak te najpopularniejsze są. Wchodzimy w ten produkt i tam mamy napisane, czy są substancje szkodliwe, czy są alergeny, jak tak, to jakie, czy są substancje komedogenne, czyli czy zatykają pory, czy nie. Ja właśnie na to najbardziej zwracam uwagę, bo jednak mam cerę problematyczną, to nie chciałabym jej tam przysparzać jakichś dodatkowych obciążeń. A czy ona rzeczywiście działa, czy są jakieś takie przekupione firmy? Bo ja nie zdążyłam jeszcze tego sprawdzić. Moim zdaniem działa. Ja nie wiem do końca, jak to u nich wygląda, ale chemikiem też nie jestem, więc trudno mi powiedzieć, czy te substancje niektóre faktycznie, typu algi na przykład, czy one faktycznie mają jakieś tam działanie komedogenne, ale no wydaje mi się, że jest ona taka dosyć godna zaufania. Powiedziałaś, że masz cerę problematyczną. Powiedz, jakie kosmetyki powinna używać taka osoba do pielęgnacji twarzy, aby dbać o nią? Ja używam tych do cery wrażliwej, dlatego że one właśnie mają najmniej w ogóle tych substancji, tych dodatków takich, są proste, lekkie kremy takie, bo są kremy tłuste, tak? Ja ich nie używam akurat. Używam tych wszystkich light jakiś albo sensitive z Bioderma na przykład. Ona jest taka przyjazna skórze. A z kosmetyków, no to ci, którzy oglądają moje live, wiedzą, że ja nie używam innych podkładów jak Laura Mercier, bo ona też ma kosmetyki niezatykające porów. A co myślisz o Estée Lauder? Double Wear? To jest podkład do zadań specjalnych i albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Ja się rozczarowałam, był tak polecany, a jak dla mnie ciężko nałożyć mi na niego korektor, po prostu od razu się zmywa. Nie wiem, czy to tylko tak u mnie, moja skóra, czy coś ja źle robię. Znaczy ja mam te podkłady w pracy i akurat się z tym nie spotkałam, więc możliwe, że coś jest źle robione, aczkolwiek no, tak jak mówiłam, do cery problematycznej duże nie. A jak się malować, aby tego nie podkreślić, dodatkowych krostek, przybarwień? Powiedziałabym tak, radzę unikać kosmetyków rozświetlających w tych miejscach, gdzie występują niedoskonałości. No wiadomo, jak gdzieś trądzik występuje tutaj, to nie nałożymy tam rozświetlacza, tak? Bo wtedy to wszystko wydaje się dwa razy gorsze. No i też radziłabym je tak dobrze zamaskować. Wiadomo, wtedy ich nie będzie widać, tak? I za pomocą gąbki do makijażu Beauty Blendera na przykład. Wtedy uzyskujemy najbardziej naturalne efekty. Gąbka, nie pędzelek? Nie. Ja, może to głupio zabrzmi, ale nie potrafię zrobić tak, żeby pędzlem uzyskać taki efekt jak gąbką. Zawsze gdzieś tam są widoczne te ślady po włosach, tak? Także ja preferuję gąbkę. A jak dobierać podkład, aby trafić w odpowiedni kolor? Najlepiej wziąć próbkę. Nie sugerowałabym się tym oświetleniem, jakie jest w Sephorze, w Douglasie czy innej drogerii, dlatego że ono tak przekłamuje. Ja zawsze biorę próbkę, sprawdzam, jak ten podkład zareaguje z moim pudrem, bo podkłady też się utleniają i czasami jest tak, że wydaje się fajny, a za chwilę jest różowy albo pomarańczowy, także wszystko trzeba sprawdzić. W grudniu ubiegłego roku mogliśmy Ciebie zobaczyć na okładce Cosmopolitan. Kiedy i jak się dowiedziałaś o tym, że to Ty wystąpisz na tej okładce? To było jeszcze na dodatek wydanie specjalne? To była akcja zorganizowana przez HTC, przez tę markę. I ja byłam gościem specjalnym na odsłonie ich nowego telefonu. I też był tam Cosmopolitan.
I my, jako tam te ambasadorki poniekąd tego nowego HTC, dostaliśmy właśnie wydania specjalne zrobione dla nas przez Kosmopolita. Mhm. Czyli dziewczyny z małego miasta też mogą się wybić? Jaki jest twój sposób na sukces? Trzeba się starać. Trzeba jakoś tak iść do przodu, bo teraz jest internet, więc każdy tak naprawdę może się wybić, tylko wystarczy trochę chęci. Czasami jest tak, że jednak łatwiej jest tym osobom jakimś, które mają znane osoby w rodzinie na przykład, zostać sławnym, bo mam taką koleżankę. Trochę tak pieniądze robią pieniądze, nie? No, ale wydaje mi się, że teraz są takie czasy, że każdy ma szansę na sukces. Mhm. Czyli każdy może zostać influencerem, jeśli tylko tego chce i będzie pracował. Tak, trochę trzeba też znaleźć odpowiedni czas na to. Teraz jest na przykład trudniej, tak, bo Instagram zmienił algorytm, o czym jest super głośno, ale no, ta szansa jest taka trochę ograniczona. Ale ja wydaje mi się, że byłam akurat w tym momencie, kiedy było to do osiągnięcia. Mhm. No właśnie, Instagram czy Snapchat? Instagram. Nie. Nadal, mimo tych aktualizacji. Ja nie potrafię jakoś tak w ten Snapchat się wdrożyć. Dla mnie to jest takie, nie chcę powiedzieć dziecinne, ale no może passe. Mhm. Teraz częściej przybywasz pewnie w Warszawie. Tak. Czy życie w Warszawie jest biegiem? Tak. Podoba ci się, wolisz Warszawy czy Zambrów? Bardzo lubię Zambrów, ale jednak ta Warszawa no więcej możliwości daje, tak? To każdy chyba powie, że wszystko dzieje się w Warszawie i żeby być na bieżąco, też dobrze być w Warszawie. Także zresztą studia, no przez studia nie wyobrażam sobie tak dojeżdżać do Warszawy z jakiegoś innego miasta. A jak studia? Rozwijasz się tam? Czujesz ten rozwój? Nie. Znaczy, czuję, że zyskuję wiedzę, która jest mi potrzebna i wykorzystuję ją wielokrotnie, ale czuję też, że sprawia mi to problem, blokuje mi inne jakieś tam drogi i tylko czekam, aż to się skończy. Zawsze wydawałoby się, że studia to taka droga, otwarcie na świat, czyli jednak nie do końca. Nie dla influencerów, bym powiedziała. Dlatego, że my musimy być praktycznie cały czas w sieci, a ja studiuję dziennie i na przykład nie mogę zrobić makijażu, nie mogę dodać zdjęcia, bo dla mnie to jest cały dzień prawie przygotowywań, jeszcze czekając na jakieś odpowiednie światło, bo nie mam oświetlenia w Warszawie. I jak mam zajęcia od rana do wieczora, no to niestety dla mnie to jest dzień w plecy. Mhm. Dobra, mówiłyśmy o makijażu, może wróćmy do tego tematu. Wyszło na jaw trochę błędów makijażowych, tak jak te moje z korektorem, które pewnie gdzieś tam muszę zniwelować. Ale może powiedzmy o jakichś trikach makijażowych, jakieś rady dla dziewczyn? Triki makijażowe? Wydaje mi się, że jest tego dużo teraz w sieci. Na przykład taśma, żeby zrobić prostą kreskę. Ale to chyba nie do końca i nie zawsze. Znaczy, może nie zawsze, ale na pewno patent jest dobry. Ja czasami też z niego korzystam. Fajnym trikiem jest, wiadomo, też nakładanie pudru transparentnego w większej ilości na granicę pod okiem, żeby uniknąć plam z cieni osypujących się. To też jest fajne. No i na pewno jak ktoś tam nie ma brwi, to fajnym trikiem jest mierzenie właśnie odległości, gdzie ma być kącik, gdzie ma być koniec. Sama prowadzisz Instagrama? Tak. Jaki program do obróbki zdjęć możesz polecić? To też jest jedno z częściej zadawanych mi pytań. Taki najbardziej uniwersalny to chyba Facetune i to jest taki typowo program do obróbki makijażu. Może do stylizacji bym go niekoniecznie poleciła, ale do obróbki makijażu i twarzy jak najbardziej. No, Facetune. Okej, na sam koniec wróćmy jeszcze do Zambrowa. Uczyłaś się w ZSO, tak jak powiedziałam. Jak wspominasz tutaj naukę? Co tu by powiedzieć, żeby się nie narazić? Szkoła jak szkoła, tak? Chodzić trzeba było. Jadem nigdy jakimś fanem za wielkim nauki nie byłam, przepraszam wszystkich nauczycieli.
Ale bardzo miło wspominam panią Marię Dąbrowską, która była postrachem w liceum. Ale ja tam zawsze z nią dobry kontakt miałam i uważam, że to, co robi, to robi bardzo dobrze, bo nauczyć nauczyła. I tak miło jakoś wspominam, z takim sentymentem już teraz po latach, że fajnie, beztrosko było. Wszyscy biegali, żeby sprawdzian napisać. Teraz na studiach niestety już nikogo nie obchodzi, że ktoś czegoś nie zaliczył. Więc uważam, że trzeba korzystać z tego czasu, póki można. A pierwsza myśl, jaka przychodzi ci, gdy mówię konop? Że ta szkoła wygląda jak biblioteka miejska. To i ciasne korytarze, za dużo ludzi, a ciasne korytarze. Pewnie teraz nie będzie tego problemu, jak będzie mniej osób, ale u nas to była katorga. Nieraz ktoś z tych schodów spadł, no ale... Okej, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję.